Luzowanie obostrzeń. Posypały się mandaty łódzkie, posypały się mandaty za brak maseczki. W sobotę w Łodzi kilkadziesiąt osób dostało mandaty i pouczenia za nieprzestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa. Skierowano też 3 wnioski do sądu. Policja przypomina, że nakaz noszenia maseczki nadal obowiązuje m.in. w sklepach i środkach komunikacji zbiorowej. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi kontrolowali w weekend m.in. targowiska i galerie handlowe. Szczególną uwagę zwrócili także na ulicę Piotrkowską. Słoneczna pogoda i otwarcie ogródków gastronomicznych sprawiły, że wczoraj łódzkim deptakiem przemieszczały się tłumy ludzi. Tylko w sobotę na terenie Łodzi, w związku z nieprzestrzeganiem obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach, gdzie jest to nadal nakazane, policjanci pouczyli 16 osób i ukarali mandatem kolejne 28. W 3 przypadkach zostaną skierowane wnioski do sądu. Nie ryzykujmy życia i zdrowia, w tym samym dniu na COVID-19 zmarło w naszym województwie 20 osób, a 242 zostały zarażone, poinformowała rzeczniczka Wojewódzkiej Komendy Policji w Łodzi Joanna Kącka. Nakaz noszenia maseczek. Kącka przypominała, że zniesiony został obowiązek noszenia maseczek na powietrzu, jednak bez zmian pozostaje nakaz zakrywania nosa i ust w pomieszczeniach zamkniętych, m.in. w transporcie zbiorowym, w sklepach, w kościele, w kinie czy teatrze. Także zewnętrzna działalność gastronomiczna dozwolona została pod pewnymi warunkami, których należy przestrzegać. W ogródkach zachowany musi być dystans co najmniej 1,5 m między stolikami, chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m. Dozwolona została działalność edukacyjna i animacyjna prowadzona przez instytucje kultury na otwartym powietrzu, z zachowaniem reżimu sanitarnego, a także aktywność sportowa na świeżym powietrzu z udziałem maksymalnie 25% publiczności. Stopniowo zmianie i złagodzeniu ulegają obostrzenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19. Jednak nie oznacza to, że już możemy zapominać o obowiązujących przepisach i je lekceważyć. Służby odpowiedzialne za przeciwdziałanie epidemii koronawirusa i kontrolowanie przestrzegania wprowadzonych zasad interweniują i będą niezmiennie interweniować wówczas, gdy stwierdzą, że dochodzi do rażącego naruszania przepisów, mogącego skutkować gwałtownym ponownym rozprzestrzenieniem się choroby, dodała Kącka.